zapytała Was pewną bajkę. Na początek powiedzcie, lubicie bajki? Tak! A bajki, które jest trochę magii, też są fajne? Tak! Dobra. A kto z Was boi się bestii? Boicie się bestii czy nie? Nie! Dobra. To jak myślicie, jaka bestia mieszkała kiedyś w Krakowie? Dobra, okej, słuchajcie. Macie rację, mieszka tam smok obecnie. W naszej bajce smok też będzie występował. Wy się smoków nie boicie? Nie! Bardzo dobrze, słuchajcie. Ale zaraz, już to nie są same malice. Sprawa wygląda w ten sposób. Pójdziemy, napiszemy ogłoszenie. Jak ogłoszenie obiegnie całe miasto, to z pewnością się ktoś znajdzie, żeby tego smoka pokonać. Tania, chodź. Słuchaj, masz specjalne zadanie. Majo, polega to na tym. Nie wiemy, jaki rycerz do nas przyjdzie. Może to być rycerz starszy, dlatego teraz dzieci się nie zgłaszają, a ty wybierasz sobie jedną panią, która zostanie księżniczką. Masz co? Pani Karolina. Bardzo dobrze. Pani Karolina może tam zostać, ale bardzo ważna rzecz. To ty musisz pokazać, że pani Karolina się sama zgłosiła, dobra? Aha. Dobra. I jak to będzie rycerz, który będzie chciał panią Karolinę, to ty przekonasz panią Karolinę, żeby poszła z rycerzem, dobra? Zgadzasz się? Pani Karolina się zgadza? Dziękujemy. Dobrze. No dobra, to kolega. Poczekaj się szybko. Rycerz jest odważny? Tak. Dzielny? Tak. Silny? Tak. Dobry? Tak. Miły? Tak. Brzydki? Tak. Pamiętać o tym, żeby być miłym i grzecznym. Już mi pa. Pa.